Ahoj! Mateusz SS Jotosiel z tej strony i kolejny odcinek Zagrajmy w Green Levitan 4, odcinek drugi. Nie, technicznie nie jest to drugi odcinek, ale pozostajmy przy tym. I to nasza drużyna. Dobra, wyszedłem od Burgunda ostatnim razem i idziemy ubić Chimerę. Tu mamy Pirosa. Pamiętaj, co się nauczyłaś w nocy, nie zapomnij tego wykorzystać. Spokojnie, dacie sobie radę, ja tutaj chwilkę odpocznę. I zabieram się z powrotem za trening. A! Przypomina nam... Pamiętajcie, że i teraz Celina może już używać... Teraz możemy już używać tego czaru wody, co się nauczyliśmy, bez obawy. A Czesia dalej klepie swój tekst. Ciekawe jak silny jest. No. Burgut to dość czołgowy. Zobaczę, co to jest ta niewiadoma. I w ogóle, wow, wszystko w dół. A, bandyci pieski uderzają. No, ale to było. No. No dobra. Zobaczmy, burgun, wszystko w dół. No. Ale zabity. Ale burgunda mocno zabolało. No ale na szczęście jest on dość czołgowy. Nie, Celina jest coś lepiona. No. To powinno być załatwić. O, Celina odzyskała 20 HP. Wodosta. Tylko co raczej nie unikną. Ale jak zwykle, ale dalej mogą oślepiać. No nic. I już po nich. Wow, Burgund, jesteś naprawdę mocny. O! I nie pokazywały wam asasyna. Otóż asasynów mamy dwóch. O nim... Powód, dla którego lepiej ich omijać na początku, jest to, że mogą mocno wtedy przyłożyć. A to, dlaczego nie powinniście unikać walki z nimi,
jest to, jak szybko zdobywacie kasę, lejąc się z nimi. Widzicie już 4000. Jeśli dobrze pamiętam, to w gospodzie jest. No, już go widzę. Tu jest. Lubimy na siebie często wpadać, nie? Tak, rzeczywiście. Kiedy surprise za 1500 zł. Co o tym sądzisz? Dobra. Nie sądziłem, że się da to zgodzić. Doskonale. Kilof i smoczy topy. Zobaczmy. Bo Gut będzie potrzebował snu. A Celina co? Nic nie może. Tu mamy kilof i topór smoka dla Makaveliego. O! Nieźle. To odpadnę. I na kromanta. Bo Gut oczywiście nic nie może. A dawać mu różdżkę mija się z celem. No dobra. Chodźmy tu. No wolę zostać. I tu wbiegamy. Witam. No witaj. Zobaczmy. Może coś lepszego. Może damy coś lepszego Gudowi. O ile jest mu tu co dać. O. Dwa puklerze wikingów. Trzy mogę wziąć. Szkoda tylko, że stać mnie na jedno. Niby cenie by się nie przydało, ale... No i Makaveli mu nie. Ale Burgundowi przyda się. No. Odmów nie powinienem sprzedawać, a serum zostawię. No i idziemy zająć się chimerą. I wolę tu zostawić jak najwięcej energii. Dobra, mnie tu oślepi. Auć mnie ich. Niby nie powinienem, ale... Nieźle. Oczywiście. Losowość.
Gdzieś tu był. A, mixed. Gdzieś tu było. No, jest. Dobra. Nie będę się z nimi bawił. Po prostu wale obszarowe. Będzie szybciej. Proszę. Wodospad. I ogień. Zabija. Ci badyci swoją drogą są bardzo podatni do ogień. Przy okazji, jakbyście nie wiedzieli, to to tło w walce. To jest rozmyta promieniowo mapa. Stępnie rozmyta. Efekt dość fajny. Zastanawiam się, czemu Burgund tak szybko wyskakuje się znany. Czy tu miał jakiś bardzo mocny wzrost? A może to dlatego, że tu mogę? Dobra. Przy okazji widzieliście pewnie, że niektórzy bohaterowie mają zero kosztu many na umiejętnościach. I do nie idę, kieruję się tu. Wchodzimy i zobaczcie. Tu były kości, ale już ich nie ma. Wygląda na to, że ktoś Paweksa nam skrzesił. I że gdzieś tu go spotkamy. Na szczęście to nie będzie tu. Tych wymijam. Swoją drogą, jakbyście nie kojarzyli, to ta mapa tu jest z Green Levitan 1. No. Już na byle szkoda. Dobra. Teraz powinienem trafić na niego. No. Tu jest. No, coś takie. Czyżby to nie Celida? Wybierasz się po kolejną, może niespodziankę za 3. Że ile? Zwariowałeś? Jako, że jesteś jedną z moich ulubionych klientek, to dam ci promocyjną cenę za jedyne 2999. Okej? Okay? Ale mi promocy dałeś, wiesz co? Skoro jestem jedną z swoich ulubionych klientek, to może zrobimy tak. Ja dam ci jednak te 3000 bez promocji, a ty mi powiedz, co czy będzie się to opłacało. No to niech będzie taki układ, teraz sobie wyjątek, może będzie się opłacało. Zadziwiasz mnie, wielki za kasę, oto przedmioty. Ło, nieźle.
Tylko czy przypadkiem nie miało się opłacać? A, nie muszę. Powinienem rozwalić. I tu. Proszę. Zaraz, chwila. Tego tutaj na bank nie było. No, kryształ pojawił się. Nie wygląda zbyt przyjaźnie. Uważajmy na to, nigdy nie wiadomo, co to do końca jest. Nadchodzi! No i oto chimera, o której mówili nam. Zobacz, muszę walić. Próbuję walić. Może jest podatne na wodę. Wodospad coś prosto działa. Próbuję ustrzyć. I wszystko było bliżej jeszcze. Oj. Ktoś mi mówi, że leczenie by się przydało. No ale może wytrzyma, że tu przyda. To teraz tylko Celina atakuje. Muszę nauczyć się, żeby zapamiętywać, ile obrażeń zostało zadanych. Czyli dałżyło pod spadu. 156. Dobra, woda 161. Dobra. Nie, to nie działa. Dobra, Makaveli. Niech się podnosi. Albo gotowie. 178. Aha, czyli Burgund musi tu atakować. Czyli najmocniejsze, co mam. I leczenie. No dobra, pokonana. Ale chyba będę musiał jakiegoś boga obsunąć. Za to, że wrzeszczy. Chwila, zaraz wracam. No. Obiad już zjedzony, to wracamy. W każdym razie spójrzcie, 900 złota za chimerę. Mamy też lekarstwo i roślinkę. I Celina awansuje. Podobnie jak Makaveli i Burgund. Udało nam się. No, udało. Niemożliwe, że ktoś próbuje nam przeszkodzić w planach. Słyszeliście coś? Może byś się pokazał i przedstawił? No proszę. Jestem Heur. Potężny wirus, którego nikt nie potrafi wykryć. Ha, 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 ha. No, Heur, bardzo niebezpieczny. Właśnie się ujawniłeś. No proszę. Widzicie go? Cisza! Jestem potężny. Jesteście już zgubieni. Nie jesteście w stanie nas powstrzymać. Kiedy Trojan VX32
Teraz trojadem XP32 się rozwidą. To nic. Nic i nikt nas nie powstrzyma. Nie liczyłbym na to. Reptile zawsze jest w pobliżu. Reptile! Buahahaha! Chłopcy, wy naprawdę liczycie na niego? Czy jeszcze nie zauważyliście, że go tutaj nie ma? Przepadł! Znajdzie się na pewno w odpowiednim momencie. Nie licz na to, Złotko. Wyeliminowaliśmy go z gry. Tak jakby to określić, wykreśliliśmy go z listy użytkowników. Nie chcesz mi mówić, że... Jacy wy naiwni jesteście, nie wytrzymam, muszę to opowiedzieć Iwanowi. Ha, ha, ha. I ucieka. Nie pozwólmy mu uciec! No... No i powoli tajemnica wyszła, Daja. I oczywiście bez nietoperzy nie mogło być. Tylko to atakuje. Przybił. Dobra, jeden wyeliminowany. I udało się. Możemy próbować wyjść, ale... Zaraz, tam jest jakaś skrzynka. Może lepiej ją zobaczę. Chyba coś zgubił. Klucz do laboratorium w mieście Lukiasko. Zaraz! To jest ten domek, w którym są zawarte różne informacje. Może w nim tak się dowiem, co nieco o mnie oku. Najpierw zwiedzimy to laboratorium. Coś mi się wydaje, że w nim znajdę wiele informacji odnośnie tego, co tutaj się dzieje. No to wracamy. Coś twarde te skorpiony. No, jedna tura schodzi na jednego. Dobra, Celina już ma bana na to. No to wodna bomba. Co? Jak to wodospad, skoro to była wodna bomba? Zastanawiam się, czy Reptile przypadkiem czegoś nie pił, jak pisał te... jak pisał nazwy te umiejętności. Chociaż tych bandytów już tu nie ma. Oczywiście tu skrzynka otwarta już. I przy okazji zobaczcie, rozbyta mapa. I tu musimy... Aha, zobaczyć złoto. 5500. Dobra, asasyn tu jest.
Jego nie mam już się co bać, bo go po prostu wyeliminują, jak mnie złapie. Oczywiście tu już byłem. I idziemy tu. Jesteśmy w Ukiasko. Miasteczko spokojne jak zwykle. A, witam! O, Bakaweli nie miał hełmu. A co tam kasa? Jakoś ją odzyskam. No. Tu jest. No nieźle, weszliśmy. O, co jest? Ubranie. Złom dla Seliny. Dla Machiavelliego też. Nawet dla Burgunda. A tu mamy... No i znalazły się jakieś informacje. I co w nich jest zawarte? Wiele plików tekstowych na temat klonowania i krzyżowania różnego rodzaju wirusów z użytkownikami. Tworzenie wirusów? Na co to komu? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że jednak to nie wszystko. Patrzcie. Są jakieś informacje dotyczące twierdzy. Suche informacje z archiwum. Koleś chyba jest jakiś suknięty. Zaraz. Co to jest? Projekt Trojan XP32 i VX32. Projekt Trojan XP32 i VX32. Łącząc wirusy ze zwierzętami i innymi użytkownikami, jesteśmy w stanie otrzymać trojany. Jednak te dwa to inna sprawa. One zostały stworzone z najlepszych wirusów, połączonych z najlepszymi możliwymi zdarzeniami. Dzięki temu powstają nowe trojany. Jednak te dwa są niezniszczalne. One mają jedno zadanie. Zniszczyć twierdzę RPG Makera i wszystkich ich użytkowników, tak aby nikt więcej się tym nie interesował. Dzięki nim zawładniemy nad światem. Trojan XP32 już został ukończony i został umieszczony w Lesie Dieju. Problemy wystąpiły przy VX32. Jest ciężej go stworzyć. Potrzebuję znaleźć 4 orby, aby w starej świątyni wskrzesić monstrum. Eksperymenty nadal wymagają dopracowań. Żeby nie było podejrzeń, przeprowadziłem się do miasteczka spokojnie. Daleko od twierdzy RPG, tak od twierdzy, żeby nikt nie mógł mi przeszkodzić. Z dziennika szalonego popaprańca. Iwan. Celina. Spokojnie? To moje miasto! Nie ma chwili do stracenia. Zapłacą za to.
No i widać, że ktoś tu był. I możemy oczywiście rzucić okiem na te cele. Szaleniec. Szaleniec. To jest okrutne. Kto mógł zrobić coś takiego? I oczywiście te linijki się tu nie zmienią. Opylenie złomu. Opylam złom. Pierścień i tak tylko miejsce zajmuje. Tak samo jak ten kilo. A ubranie? A ubranie po co? Dwie powinny wystarczyć. Miło, że ponownie zapraszasz. I ekwipujemy, kogo trzeba. Dobra. Jeszcze tylko sprzedać niepotrzebny szmelc. To się przyda. No i możemy pójść jeszcze do burmistrza. Dać mu znać, że wykonaliśmy zadanie. Korytarz jak zwykle. Zgodnie z umową, darmowy roczny zapas ruskiej. Widzicie, to nie Golden Sun, że sklepikarze, jak wejdziemy tam, gdzie oni stoją, to coś innego mają. Dobra. Kiaskogrota. Dobra, nie złapali mnie. A tu mało brakowało, żebym na nich wpadł. Zaraz. Aha, po tych broczach nie wejdziemy. Oczywiście nie ma to jak wyleczyć się bez potrzeby. No dobra,
Wodospad. To powinno wystarczyć dla te pająki. A z jednym już tak sobie poradzę. W końcu co to za zagrożenie? Jeden mały pajączek. Biorąc pod uwagę teraz, kiedy mam dużo siły. Dobra, asasyn minięty. Ciekawe, że miasteczko to jest dość puste. Nie. Zostawię. I widzicie, prawda, to zmywa przy wejściu. Tamtą też. I oczywiście musiałem na pająki się nachnąć, bo czemu nie? To powinno wykończyć się przez biedana. No. Czyli burgund wystarczy. Dobra. Nie. Mam nadzieję, że szczególnie kiepsko znoszą wodę. Ale nie. Aż nie mam pojęcia, po co wziąłem ten ogień, jak to obszarowy. A drugi z przeciwników nie dożył. Dobra, tu wszystko. I udało się. Swoją drogą tutaj jest jedna wysepka. W tym miejscu. Widzicie? I oczywiście musimy wrócić w tę stronę. Ciekawe swoją drogą, że możemy wiosłem uderzać o ziemię. I tu, a piano, uwielbiam piano. I oczywiście Moonlight Sonata. I zobaczcie, wioska opustoszała teraz. Nie ma bijącego drzewo, nie ma też krów. Za to tu mamy maga, z którym to warto teraz pogadać. Wyglądasz na jakąś zakupioną. Coś cię gryzie? Za wysłuchanie swoich klientów też bierzesz pieniądze? Pewnie, trzeba zarabiać na czym się tylko da. Zastanawia mnie fakt, ile ty już masz pieniędzy. Nie odpowiadaj mi na to pytanie.
Skoro my już tyle rozmawiamy, może udzielę ci jakichś ciekawych informacji w cenie 1000 złotych. 1000 złotych za informację? Dobra, niech będzie. Będziesz zadowolona. Jeżeli pogubisz się przy ruinach, dobrze będzie skorzystać ze słownika Quenya. I lepiej zapiszcie to sobie. Pamiętajcie, język Quenya. Słownik Quenya? Co to w ogóle jest? Na mnie już niestety czas. W razie problemu szukaj rozwiązania na Google. Będziesz zadowolona. 1000 złotych za Google? Pięknie. Quenya. Lepiej to zapamiętać. Może się chyba przydać. Ale tym domem zajmiemy się jutro. Dzisiaj już koniec. No niestety. Do usłyszenia w następnym odcinku. Zagrajmy w Green Levitan 4 odcinek 2. A do tego czasu trzymajcie się wszyscy ciepło, oglądajcie też inne filmiki na moim kanale i na razie. Mateusz SSJ8 żegna was wszystkich. Cześć!